Witam Państwa. Tankujemy napęd. Dziękuję za wpłaty na Buy Coffee i zabieram Was nad chmury, nad Kotlinę Żywiecką. Film jest z niedzieli z 4 sierpnia 2024 roku. O godzinie 7.40 wystartowałem w Mesznej, czy tam w Rybarzowicach. Tam mamy startowisko. I tutaj już widzimy Skrzyczne u samej góry ekranu. I taka kotlina była cała zakitowana chmurkami. O, widmo Brockenu. Oczywiście słonko świeciło z tyłu. Także będziemy przemieszczać się w kierunku Żywca. Tak jak te chmurki nam się rozpadały, można powiedzieć. I tu jesteśmy w Rybarzowicach przy stacji paliw Oaza. Tu są dwa takie ronda. I tak na granicy tych chmur sobie tutaj krążyłem i latałem. Akurat ten materiał będzie taki pocięty, bo latałem godzinę i 20 chyba minut z samego rana. Rzadko takie się zdarzają sytuacje, żeby akurat być w powietrzu i na takich niskich, nad takimi niskimi chmurkami sobie polatać. Akurat tu były wcześniej Rybarzowice, a tu jest Lipowa i tu jest zrzutowisko skoczków spadochronowych w Lipowej. Fajnie, że to się przebija, bo jakbym podleciał nad same takie morze chmur, tak to można nazwać, to nie byłoby takie ciekawe jak właśnie to, co teraz widzimy na ekranie, że tam się przebija jednak normalna ziemia i okolice. Nadal jesteśmy nad Lipową. Super to jest zjawisko. To jest właśnie, można powiedzieć, dla motoparalotniarzy, bo samoloty ogólnie nie latają, jak jest takie zamglenie i takie niskie chmury, jak zresztą o tym wiecie, jedynie pasażerskie samoloty. To tak, jak ktoś latał, to wie, że takie chmurki to im nie przeszkadzają, ale normalne lotniska, takie sportowe, to czekają na normalne warunki. O, tam Grzesiek się przebił, już właśnie też latał również ze mną. Fajną tu mijankę nagrałem. Super widok. Bardzo fajnie. Super sprawa. Jestem nadal nad Lipową. Tak się kręciliśmy normalnie. O, S1 tu mamy. W okolicach, można powiedzieć, Kalnej. Pod chmurkami znowu widmo Brockenu. Mój cień. Jeszcze również latał Łukasz z Bystrej. Jeszcze taki Tomek. Znaczy nie Tomek, Krzysiek z Bieszczad, można powiedzieć. I tu mamy S1 w kierunku Żywca. To już sierpień. W większości pola zostały już zebrane zboża przez kombajny. Nieraz ktoś by powiedział, dlaczego nie wleciałem w tą chmurę. Ale to by mi obiektyw mógł przykropić taką mgiełką i efekt by był zepsuty. A tu jestem nad Pietrzykowicami, widać kościół i szkołę. O, jakiś basen w Pietrzykowicach mają. I tu jest bardzo fajny efekt, jak dolatuję do jeziora Żywieckiego. I połowę, można powiedzieć, Żywieckiego było w chmurach, a połowę już było takie otwarte. Także jesteśmy w Pietrzykowicach Żywieckich. Tutaj żwirownia. Od lat wybierali żwir. I widać Zarzecze. Tam są ośrodki różne. I tam się również buduje taki dosyć duży obiekt. Kilka takich budynków już zbudowane. Ale tutaj musiałbym Wam pokazać inny materiał.
a zrobię wam coś innego jeszcze kiedyś nad Żywieckim, jak tu latam. Mam to wszystko ponagrywane, ale rzadko się biorę do tych filmów, ale kto nie subskrybuje, to niech subskrybuje, bo na pewno się to pojawi. Jesteśmy dalej, nadal w Pietrzykowicach. Tam widać browar w oddali. I stronę tam Węgierskiej Górki, to są właśnie te okolice i komin w Żywcu. Widać po lewej stronie. Tu jestem. Oczyszczalni w Żywcu widać. To jest jezioro Żywieckie, ale ta część cała, ta zarośnięta, ta zamulona od soły. I tu mamy Żywiec. Tesco widać, Kaufland. I most na rzece Sole. To jest bardzo fajna sprawa. Naprawdę można się tak kręcić. I się nie nudzi. Jednak to robi taki efekt fajny. Nawet nie wiem, czy te chmurki się przemieszczały, bo one po prostu zanikały. A ja się przemieszczam prędkością około 40 do 50 na godzinę. I nie da się stwierdzić, czy te chmury się przemieszczały. Jedynie ktoś obserwator z Ziemi to by mógł powiedzieć, że chmurki leciały, a motoparalotniarze razem z nimi. Usłyszałem, że tą część właśnie będą jeziora Żywieckiego odmulać, czyli zbierać to całą, tą całą. A tu się mijam najprawdopodobniej z Pawłem Faronem, który musiał wystartować w tandemie, zabrał pasażera nad chmurki. Także ktoś miał fajny lot. A tu jesteśmy nadal przy Żywieckiej. W oddali widać jezioro. Znaczy jezioro. Chciałem powiedzieć Górę Żar. I tam niżej jest jezioro Międzybrodzkie. Tu jest ta część właśnie zarośnięta, porosła normalnie lasem. A kiedyś tu się normalnie pływało po tym całym jeziorze. Ale one nie było czyszczone od lat 50. Tu widzimy bardzo fajnie oczyszczalnię ścieków w Żywcu. Takie duże cztery zbiorniki i te okrągłe też są. Tutaj wędkarzy zawsze dużo jest. I no, słyszeli, jak pierdzi motoparalotnia, a my nad chmurami też się na pewno zdziwili, co to tam lata na tym niebie. Tam w oddali widzimy, to już jest Bielsko-Biała, po prawej stronie na ekranie. I tak się tu kręcimy cały czas. Jak wiecie, te komentarze są nagrywane z marszu, bez jakiegoś tam przygotowywania. I czasami mi się coś chce powiedzieć nieodpowiedniego, to wolę przerwać. A tu mamy Pietrzykowice i widzimy jakieś boisko. A po lewej stronie w Pietrzykowicach kościół na górce. Tak się ciągną takie pasy tych murek. Bardzo nisko były. Nieraz ktoś by się zapytał, na jakiej wysokości. Ja tu byłem może 300, 400, nawet wiecie co, nie spojrzałem na GPS-a, na jakiej wysokości jestem. Bo i tak się przemieszczałem cały czas. Ale jak chyba widzicie, że to nie jest wcale bardzo wysoko. Tu McDonald's w Żywcu. Jak tego McDonalda otworzyli, to w internecie było takie zdjęcie, że koniem przyjechali i wozem do McDonalda. A tu mamy most. O, co ciekawe, pociąg tam jedzie. Akurat Grzesiek mi powiedział, że on w Żywcu o 8.25 wystartował i to jest Częstochowa Zakopane. Ciekawe, czy ktoś tym pociągiem jechał i będzie ten filmik oglądał. Myślę, że raczej to jest nierealne. A jak jechał, to niech napisze w komentarzu. I tu mamy, to jest nadal wszystko Żywiec. Tu mamy stację Dworzec w Żywcu.
tak się pokręciłem, że to się wszystko tak normalnie cały czas w ciągu tej godziny zmieniało. Po prostu była chmurka, nie ma chmurki. Ktoś rano wstał, popatrzył przez okno, oj, brzydka pogoda. A za godzinkę słoneczko pięknie świeciło. Tutaj samochodami właśnie słyszałem, że wywożą żwir, dlatego takie tu jest połączone. Ta rzeka, co wpada do jeziora Żywieckiego. A tu nadal Pietrzykowice, szkoła. Fajnie jest kontrast z rana, pięknie zielony. A później tam wyżej to widać, jak się chmury już potworzyły inne takie paski. Samoloty, co przelatywały. I tak zmierzałem już z powrotem. Teraz już w stronę Rybarzowic. I taka chmurka znowu. Chciałem ją wpaść w nią, ale sobie pomyślałem, tak mówię, zaś ten obiektyw się zrobi takie małe kropeczki. Potem to wyschnie, może zostawić jakiś ślad, to lepiej nie wlatywać w taką chmurkę, bo to jest taka mgła. Taka mgła unosząca się. Tu jesteśmy. Dobra, uciekł. A tu jesteśmy w Rybarzowicach. Widać, że Rybarzowice już za Żylicę się rozbudowywuje, bo tu już miejsca za bardzo nie ma. Jak widzicie, kościół w Rybarzowicach. Pozostałości po tych chmurkach. I za chwilę nadlecę na startowisko, na którym zresztą nocowaliśmy, bo do wieczora też lataliśmy. I tak to wyglądało. Także zapraszam na inne filmiki. Znowu coś nowego wrzucę.